Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Jeżeli w miejsce litery w wyrażeniu algebraicznym wstawimy liczby, to po wykonaniu obliczeń otrzymujemy wartość danego wyrażenia. Pokażę Wam to na przykładzie z zadania pierwszego ze strony 179. Mamy obliczyć wartość wyrażeń algebraicznych. W podpunkcie A 3x dodać 1 dla x równego 2. I teraz tak. W miejsce x mamy wstawić liczbę 2. Jeżeli między liczbą a literką nie mamy żadnego znaku, to znaczy, że tutaj mamy mnożenie. Czyli 3 razy x dodać 1. Zamiast literki x podstawiamy dwójkę, czyli 3 razy 2 dodać 1 równa się 7. Analogicznie trzeba wykonać przykład B, C i D. Wskazówka do przykładu C najpierw wykonujemy działanie z nawiasu, a później dopiero mnożenie. Wskazówka do D jest taka sama jak w punkcie C. Mamy 3, 5 dodać x. Najpierw wykonujemy działanie z nawiasu. Powodzenia! Zadanie drugie ze strony 179. Podaj przykład wyrażenia algebraicznego, które dla a równa się 1 przyjmuje wartość 3. Wiemy, że dla a równego 1 wartość ma się równać 3. Pokażę Wam najprostszy sposób. Czyli tak, a jest 1, to teraz co razy 1 da 3? No wiadomo, że 3 razy 1, czyli 3 razy a da 3. Czyli inaczej, 3a to 3. Tych możliwości jest tak naprawdę nieskończenie wiele, ponieważ możemy sobie teraz podwoić a i odjąć te 3. I zobaczcie, w miejsce a wstawiamy 1, czyli 6 razy 1 to jest 6 i żeby wyszedł nam wynik 3, to trzeba odjąć 3. Jakie jeszcze są możliwości? Zadanie trzecie ze strony 179. Oblicz wartość wyrażeń algebraicznych. 1 dodać x, odjąć y. I mamy podaną wartość x i wartość y. Nie ma w tym nic skomplikowanego, oprócz tego, że zamiast literki x trzeba wstawić 5, a zamiast literki y 3 i obliczyć wartość. Punkt B. Wskazówka. 2a odjąć b. Przypominam, że najpierw wykonujemy działanie w nawiasie, a dopiero potem mnożymy przez 2. Punkt C. Wskazówka. 4x dodać 2y odjąć 10. Uwaga, x-em jest minus 1, a y-iem jest 1, czyli w przypadku 4x trzeba będzie pomnożyć 4 razy minus 1. I teraz tak, dla przypomnienia, plus z minusem daje nam minus, minus z plusem daje minus, plus z plusem daje plus, minus minusem też daje plus. Może to Ci się przydać w następnych zadaniach. Powodzenia! Zadanie czwarte ze strony 179. Wzór zapisany poniżej pozwala obliczyć sumę miar kątów dowolnego wielokąta. Sprawdź ten wzór dla trójkąta i dla czworokąta. Punkt A. Oblicz sumę miar kątów wielokąta narysowanego obok. I słuchajcie, mamy taki wzór.
n minus 2 razy 180 stopni. I to jest wzór na sumę miar kątów wielokąta o n bokach, czyli to n oznacza nam ilość boków danego wielokąta. Najpierw mamy sprawdzić ten wzór dla trójkąta i dla czworokąta, czyli sprawdzamy wzór. Trójkąt ma 3 boki, czyli 3 odjąć 2, razy 180 stopni. Najpierw nawias 3 odjąć 2, 1, 1 razy 180, 180 stopni. Zgadza się suma miar kątów w trójkącie to 180 stopni. Sprawdzamy dla czworokąta, czyli 4 odjąć 2 razy 180 stopni to 360 stopni. Zgadza się, taka jest suma miar kątów w czworokącie. A teraz w punkcie A mamy policzyć wszystkie kąty. I teraz, jeżeli byłoby tych kątów na przykład 5, to piszemy 5 odjąć 2 razy 180 stopni. 5 odjąć 2, czyli 3 razy 180 stopni, to się równa 540 stopni. A jaka jest suma miar kątów w punkcie A? A jaka jest suma miar kątów w punkcie B? Zadanie piąte. Ze strony 179 wykonujemy analogicznie do zadania czwartego. Przypominam, że najpierw wykonujemy działania w nawiasach. Zadanie szóste ze strony 180. Gdy na skoczniach narciarskich nie uwzględniano siły wiatru, liczbę punktów na skoczni typu K120 za skok długości x metrów obliczano według wzoru. Liczba punktów to jest 60 dodać w nawiasie x odjąć 120, zamknąć nawias razy 1,8. Oblicz, ile punktów otrzymywał zawodnik za długość skoku, jeżeli skoczył na odległość i w punkcie A jest 100 metrów. Zapisujemy najpierw to, co wiemy, czyli liczba naszych punktów to jest 60 dodać x odjąć 120 razy 1,8. Wiemy, że w punkcie A nasz x równa się 100 metrów. Czyli teraz nie robimy nic innego, oprócz tego, że w miejsce literki x wstawiamy 100. Czyli nasza liczba punktów 60 dodać 100 odjąć 120 razy 1,8. Jaka tu jest kolejność wykonywania działań? Wskazówka. Najpierw działanie w nawiasie, potem mnożenie i na końcu dodawanie. To ile punktów otrzymał zawodnik za skok długości 100 metrów? A ile za 120, a za 130,5 metra? Zadanie siódme ze strony 180. I ósme ze strony 180 są bardzo podobne do zadania szóstego. Powodzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.